Cześć, ja jestem Karol, to jest moja rajza i dziś zabiorę Was do lasu w okolicach mojego domu, gdzie najczęściej biegam, a to po to, żeby pozbierać śmieci. A to wszystko w ramach Światowego Dnia Sprzątania Świata. Jakiś czas temu obiecałem Mikołajowi z Szukam w Lesie, że dołożę cegiełkę do tej akcji. Niestety wtedy byłem chory, dziś już jest ok, więc wyszedłem w teren. A że było to w trzecim tygodniu września, a dziś mamy 8 października, więc hołdujemy w zasadzie lepiej późno niż wcale. Ale nie tylko dlatego zbieramy śmieci, bo obiecałem to Mikołajowi, ale obiecałem to sobie i niestety przykro się patrzy biegnąc przez las, ile tutaj śmieci leży. Co my tu mamy? Jakiś batonik. Znaczy opakowanie, bo batonik oczywiście został zabrany przez właściciela. Wiecie co? Oprócz takich śmieci najczęściej spotykam puste opakowania po orzeszkach. Zaczynam podejrzewać wiewiórki. No bo przecież nie ludzie, jesteśmy najbardziej inteligentnymi stworzeniami na świecie, prawda? A przynajmniej tak sądzimy. Piękny las, prawda? Jeszcze w blasku słońca można podziwiać. Z tym, że cały urok psują takie rzeczy. Ogólnie mam nadzieję, że jak idziecie do lasu, widzicie śmieci, to nie czekacie na Światowy Dzień Sprzątania Świata, ale podniesiecie je w każdy inny dzień. A tu jakiś lokator. No ślimak, wyprowadzamy się. Lecimy dalej. Dobra Karol, bo łatwo się mówi, pozbieraj śmieci w lesie. No ale do lasu nie idziemy zazwyczaj przygotowani na to, że będziemy je zbierać. Co więc zrobić? Weźcie małą reklamówkę, włóżcie sobie w kieszeń i jak znajdziecie jakiś śmieć, to go podnieście. Nie musicie wyzbierać wszystkiego. Jeżeli będziemy to robić systematycznie i po trochu, to zobaczycie, że ten las też się zrobi piękniejszy. Ja również nie jestem tak przygotowany jak Mikołaj z Szukam w Lesie. On ma swój rydwan. Ja niestety worek noszę w ręce, zaczyna być coraz cięższy, ale damy radę. A jeżeli śmieci jest naprawdę dużo, bo ktoś sobie zrobił tam wysypisko, możecie to zgłosić
na w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaznaczyć miejsce oraz opisać, co tam jest. Miejsce można opisać, jeżeli nie wiemy, jak to nazwać. Można podać współrzędne geograficzne, które mamy w telefonie. Wystarczy dłużej przycisnąć punkt, w którym jesteśmy na mapie, a właśnie lokalizacja nam wyskoczy na ekranie. To wpisując w krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, możemy skierować odpowiednie służby, które posprzątają po tych syfiarzach, nie? Chyba jakiś chirurg. Do wora. O, jest i druga. Czyli nie był tylko leworęczny. Jakieś żyjątka? Takich widocznych gołym okiem nie ma. Dobra. Czyli co? Do wora. Tam nie będziemy wchodzić. Zresztą śmieci i tak zbieramy tylko przy głównej trasie po jej biegowej. To jest taka 5-kilometrowa pętelka. Niby niewiele, ale trochę się już uzbierało. Robota prawie żadna, a przyjemniej się już będzie tutaj biegać. Tu jest jeszcze w miarę. Ale są niestety miejsca, gdzie tych śmieci jest naprawdę dużo i sam worek mi nie wystarczy. Będę to musiał albo zgłosić, albo właśnie poprosić Mikołaja, który, jak wiecie, albo i nie wiecie, a jeśli nie wiecie, to zapraszam na jego kanał. Takie zbieranie śmieci ma opanowane do perfekcji, nie to co ja, amator. Odwiedźcie jego kanał, zróbcie mu przyjemność, a w tym czasie ja pozbieram jeszcze puszeczki po energetyku. Aha, tygrys w lesie. Chyba zdesperowany. Nie miał gdzie wyrzucić, to wyrzucił do rowu. Desperado. Nie umiesz pić, to pij mleko. Pokaż mi, co zostajesz w lesie, a powiem ci, kim jesteś. Albo na pełnych drogach, bo teraz już las wyszliśmy. Aha. Dlatego warto mieć rękawiczki. Kurczę, wszystkie nie wyzbieram do jasnej, ciasnej energii. Pamiętajcie się, ludzie. Kurczę, kogo byś nie słyszał, to jest proeko. Śmieci w lasach przybyło. Skarżymy się na cenę odbioru śmieci. Płacimy za to, ale tak, pójdziemy do lasu, wyrzucimy, czy przy polnej drodze, o, fajeczki, sporo fajeczek, jakieś napoje. Da-dam, zaraz powrócę. O, kulturka. Żadnej pomysłu.
Dobra, że to moje. Jezi, to kaperełka się znalazła. Ojej, ojej. Także ja sypiarzem już dziękuję. Zawiodłem się i na ludziach. I podejrzewam różne wiewiórki, o te orzeszki w lesie. Ale tu jakichś konkretnych dowodów nie ma. Worek coraz cięższy. Także chyba możemy podsumować, bo na końcu tej drogi niedaleko będę zawijał do domu. Także mamy 60 albo 120 litrowy worek, już nawet nie wiem. Sami ocencie. Ile to jest litrów? Nieważne, w każdym razie to, co znalazłem w lesie zabrane, zbierałem tylko przy głównej drodze, tu gdzie biegam. Nie zapuszczałem się w głąb i mam nadzieję, że tam więcej śmieci nie ma. Dobra, śmieci pozbierane z lasu, ale to nie będzie koniec roboty. Przyjdę do domu, rzucę worek i będę musiał te śmieci poprzebierać i posegregować. Także jeszcze raz chciałbym podziękować sypiarzom. Ale i tak jestem zadowolony. To, co mogłem, pozbierałem. Na pewno będzie przyjemniej chodzić po lesie, przyjemniej po nim biegać. Szacun, Mikołaj, za to, co robisz. Rób to dalej. Robisz dobrą robotę, choć to jednak kropla w morzu potrzeb. Może to dotrze do większej ilości ludzi, to, co robisz. I też zaczną dbać o swoją okolicę chociaż. No to do zobaczenia później. Dobra, ja już jestem w domu. Śmieci odłożone, jeszcze nie posegregowane. Dzisiaj już nie zdążę, bo jeszcze do pracy na 14. Ale krótkie podsumowanie. Śmieci w lesie jest od groma. Także minusy są takie, że straciłem wiarę w ludzkość. To, że śmieci są w lesie, to kolejny minus. Plusy są takie, że przewietrzyłem się, posprzątałem, mam czyste sumienie. Dodatkowo otrzymałem słowa. Ale jest też jeszcze jeden minus. Minus jest taki, że gdy ja sprzątałem w lesie, nie sprzątnąłem zlewu i nie włożyłem naczyń do zmywarki. Także kolejne sprzątanie przede mną. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na mój kanał, czyli Moja Rajza, oraz na kanał Szukam w lesie, gdzie Mikołaj robi to, co ja dzisiaj, tylko na większą skalę. Pozdrawiam, cześć i do zobaczenia.